Witaj na naszym kanale, gdzie przyjrzymy się kosztom najpopularniejszych dóbr luksusowych. Dziś zapoznamy się z Circus Vision SF50, inaczej zwanym jako Vision Jet. Jest to niesamowite prywatne odrzutowiec, który jest uważany za jeden z najtańszych. Zanim jednak do tego przejdziemy, prosimy o rozważenie subskrypcji oraz zlajkowania tego filmu, gdyż to pomaga nam z algorytmem YouTube oraz wiemy, że tworzymy dla Was dobry content. Spółka Circus zaczęła rozwijać projekt tego odrzutowca już w 2003 roku, ale pierwszy raz został ogłoszony publicznie na konwencji ABAA w celu pozyskania depozytów w wysokości 100 tysięcy dolarów od potencjalnych klientów. Do maja 2008 roku firma pozyskała łącznie 400 depozytów o łącznej wartości 40 milionów dolarów. Pierwsze loty testowe prototypu odbyły się 3 lipca 2008 roku. Potem przez problemy finansowe nastał zastój, ale w kwietniu 2015 roku rozpoczęła się produkcja pierwszego z 550 zamówionych egzemplarzy. 19 grudnia 2016 roku został dostarczony do pierwszego klienta na oficjalnej ceremonii wręczenia w Dallas w Centrum Wykończeniowym firmy. Specyfikacja. Vision Jet jest niskopodwoziowym odrzutowcem z silnikiem turbowentylowanym Williams FJ-53 Turbofan, który jest umieszczony nad tylnym kadłubem. Kabina o szerokości 1,56 m i 1,24 m wysokości może pomieścić do 7 pasażerów. Jedna z najbardziej interesujących i innowacyjnych cech tego odrzutowca jest fakt, że to pierwszy w historii odrzutowiec wyposażony w spadochron balistyczny dla całego samolotu Circus Airframe System. Vision Jet jest bardzo lekkim odrzutowcem, który waży tylko 1610 kg i może pomieścić 910 kg paliwa. Potrafi lecieć z prędkością maksymalną 311 węzłów, czyli 576 km na godzinę i ma zasięg 2222 km przy ekonomicznym locie z jednym pasażerem lub 1100 km przy pełnym samolocie. Za system nawigacji oraz cockpit odpowiada Garmin G3000, który umożliwia awaryjny powrót wraz z lądowaniem na lotnisku. Cena. Vision SF50 został wprowadzony w 2016 roku z ceną 2 milionów dolarów. Dziś nowy kosztuje 1 960 dolarów. To sprawia, że SF50 jest najtańszy niż konkurencja. O 750 tysięcy dolarów tańszy niż Citation M2 lub ponad 2 miliony dolarów tańszy niż Honda Jet HA420 lub ponad 1,5 milionów dolarów tańszy niż Bulletti. Jednak jeśli będziemy chcieli kupić samolot w tej cenie, podobnie jak w przypadku samochodów, będziemy musieli chwilę poczekać. Jeśli chcemy mieć samolot natychmiast, możemy je zakupić go na rynku wtórnym w cenie od 2 milionów do 3,4 miliona dolarów. Koszta. Jak w przypadku każdego samolotu, istnieją dwa rodzaje kosztów, na które należy zwrócić uwagę. Koszta stałe i koszta operacyjne. Najpierw przyjrzymy się podziałowi kosztów stałych. Jeden z najważniejszych wydatków, jeżeli chodzi o koszty samolotu, jest wynagrodzenie członków załogi. Oczywiście załoga jest niezbędnym aspektem funkcjonowania samolotu. Twój samolot nie wystartuje, dopóki nie będzie pilotów na pokładzie, no chyba że sam zrobisz uprawnienie jak Fritz. Średnie zarobki kapitana to 18 tysięcy brutto, a drugiego pilota to około 12 tysięcy złotych. Czyli wciąż mniej niż stawki midów w IT. Do tego dochodzi koszt hangarowania. Jeśli nie mamy własnego hangaru, jest to dodatkowy koszt minimum 1500 zł netto miesięcznie. Jeśli chodzi o koszta serwisu i napraw, musimy rocznie liczyć koło 130 tysięcy zł. Należy również pamiętać o ubezpieczeniu samolotu, jak i nas, to koszt od 60 do 100 tysięcy zł rocznie. Koszta operacyjne natomiast są uzależnione od ilości przelatanych przez nas godzin oraz jak często będziemy lądować oraz na jakich lotniskach. SF50 spala między 143 a 210 kg paliwa na godzinę, więc możemy przyjąć, że średnie spalanie wynosi 175 litrów na godzinę lotu, w trakcie którego możemy przelecieć średnio 500 km. Cena za litr paliwa wynosi 4,47 na lotnisku we Wrocławiu, czyli godzina lotu wynosi mniej więcej 782 zł. Natomiast koszt lądowania na lotnisku w Polsce to koszt około 1000 zł. Jeśli przyjmiemy, że będziemy latać 10 razy w miesiącu po 1000 km i za każdym razem będziemy raz lądować, to miesięczny koszt wyniesie nas 35 650 zł. Podsumowując, jeśli chodzi o koszta stałe, roczny koszt dwóch pilotów to 360 tysięcy złotych.
Koszty naprawy i serwisu to kolejne 130 tysięcy. Ubezpieczenia 75 tysięcy złotych. Koszt hangarowania 18 tysięcy złotych. Czyli koszta stałe wynoszą 583 tysiące złotych rocznie. Natomiast koszty operacyjne przy 10 lotach miesięcznie wynoszą 427 800 zł rocznie. Czyli łączne koszty posiadania tego samolotu wynoszą na 1 010 800 zł rocznie. Liczby te plasują Virgin Jeta wśród najtańszych opcji, jeśli chodzi o koszty operacyjne. W rzeczywistości koszty operacyjne podobnych samolotów typu Cessna lub HondaJet są prawie dwukrotnie wyższe niż w przypadku SF-50. To by było na tyle dla tego filmiku. Kliknij linki powyżej. Sprawdź także niektóre z naszych innych filmików i zapomnij polubić oraz zasubskrybować po więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie.